Daniel Giroux był drwalem. Podczas pracy przydarzył mu się wypadek, który na zawsze zmienił jego życie. W listopadzie 1994 roku pracował w lesie, ścinał drzewo. Popełnił naprawdę poważny błąd w obliczeniach i 5 sekund przed upadkiem drzewa wiedział, że umrze. Po prostu to wiedziałem, a drzewo zaczęło opadać i uderzyło mnie w lewą stronę głowy. Zauważyłem, że nie straciłem przytomności. Nie czułem śmierci, nie czułem, że umieram, nie czułem żadnego bólu. Po prostu nadal istniałem. Wszystko, co widziałem, to moje ciało, a potem wszystko stało się czarne. Ta pustka, ta czerń. Nie mam na to słów. W tym samym czasie zacząłem odczuwać to przytłaczające uczucie radości. Po prostu czysta błogość, a zaraz potem nastąpiła miłość. To uczucie miłości, głębokiej miłości. To było tak szybkie. To była największa niespodzianka w moim życiu. Ja naprawdę żyję. I uświadomiłem sobie, że moje ciało tak naprawdę jest niczym. Naprawdę mamy duszę, która jest nieśmiertelna. Nagle zacząłem poruszać się ku górze, a to, co otworzyło się przede mną, to były galaktyki. Widziałem galaktyki jak punkciki światła, i każda z nich miała inny kształt, inny rozmiar i po prostu otwierała się. Nie ma punktu definiującego to, co widziałem. Nie mam słów. To nie jest coś, co mogę wyjaśnić w kategoriach matematycznych. To wyglądało jak światło. Cóż, to było światło i nie było światłem. Poszedłem w miejsce, które od tamtej pory nazywam domem. Była tam skała i pamiętam, jak siedziałem na tej skale, a obok mnie siedziała kobieta. Pamiętam też, jak budowała domek. Wyjaśniła mi. Domek reprezentuje twoje życie, powiedziała. Każda linia w drewnie, którą widzisz, reprezentuje twoją ścieżkę w ciągu całego życia. Gdziekolwiek rozejrzałem się po chacie, widziałem te linie, przecinające się w różnych miejscach. Powiedziałem, stworzyłem to? Tak, zrobiłeś to wszystko. Wszystko, co kiedykolwiek zrobiłeś, jest reprezentowane w tej chacie. Nagle usłyszałem głos, który powiedział, musisz wrócić, twój czas jeszcze się nie skończył. Jest jeszcze więcej do zrobienia. Musisz wrócić. W tym momencie pomyślałem o mojej żonie i dzieciach, które miały zaledwie kilka lat, a Bóg powiedział, nic im nie będzie, wiem, jacy będą, nie lękaj się, wracaj. Wróciłem do swojego ciała. Powrót do mojego ciała był potwornie bolesny, o Boże, bolesny nie do uwierzenia, ale wróciłem do swojego ciała i było ono tak ciężkie. To, czego doświadczyłem, umierając na chwilę, było ultrarealne. Tak realne, że ta nasza rzeczywistość, w której żyjemy, tu na ziemi, przestała być realna. Tamten świat jest jeszcze bardziej realny niż ten tutaj. Urodziłem się w rodzinie katolickiej. Rodzice wychowali mnie w wierze i tak też żyję. Wierzyłem w Boga. Pamiętam, jak po powrocie do swojego ciała otworzyłem oczy i rozejrzałem się dookoła. Natychmiast złapałem się za głowę, ponieważ poczułem przenikliwy ból. Usłyszałem głos kobiety i jestem przekonany, że to była Najświętsza Maryja Panna. Powiedziała, połóż lewą rękę na swojej ranie. Zrobiłem to i od razu ból zniknął. Leżałem tam i modliłem się, dziękując Bogu i Maryi. Później zobaczyłem traktor, który podjechał pod drzewo. Powiedziałem, że muszę wsiąść na ten traktor. Pamiętam, że wsiadając, potrzebowałem obu rąk, więc chwyciłem kierownicę i po prostu się podciągnąłem. A ból rany był nie do zniesienia, absolutnie nie do zniesienia, więc gdy tylko usiadłem, ponownie położyłem lewą rękę na ranę i ból zniknął. Wróciłem do domu i żona zawiozła mnie do szpitala. Moje przeżycia to tylko mały skrawek. Mały skrawek tego, co tam jest. Tego, co czeka każdego z nas. Jedno wiem na pewno. Jest tylko jedna twórcza siła we wszechświecie. I to jest Boża miłość. To jest jedyny twórczy kurs. Nie ma innego. To strach niszczy, a miłość tworzy. Wspaniała jest twórcza miłość Boga, która przenika każdy zakamarek naszego życia. On kocha każdego z nas, niezmiennie i bezgranicznie, ponieważ jesteśmy Jego dziełem, stworzonym na Jego obraz i podobieństwo. Jego miłość nie jest ograniczona przez nasze błędy, słabości czy grzechy. Jest ona niezmienna i wieczna, zawsze gotowa do przebaczenia i uzdrowienia. Bóg w swojej miłości stworzył nas z wielką troską i dbałością, obdarzając nas życiem i darem wolnej woli. Jego miłość objawia się w cudownych łaskach i błogosławieństwach, które otrzymujemy, oraz w darze Jego Syna, Jezusa Chrystusa, który zstąpił na ziemię, aby dać nam przykład i odkupić nasze grzechy. Jednocześnie Bóg wzywa nas do nawrócenia, czyli odwrócenia się od naszych grzechów i przyjęcia Jego miłosierdzia i przebaczenia. Nawrócenie to proces duchowego odrodzenia, który prowadzi do zbliżenia się do Boga i przemiany naszego życia zgodnie z Jego wolą. Musimy więc otworzyć nasze serca na miłość Boga i przyjąć Jego zaproszenie do nawrócenia się. To nie jest tylko akt żalu za grzechy, ale także decyzja o oddaniu się Bogu i podążaniu za Jego drogą. To decyzja o zaufaniu Jego miłosierdziu i łasce, które prowadzi do prawdziwego życia w Jego obecności. W miłości Boga znajdujemy prawdziwe spełnienie i sens życia. Jego miłość daje nam siłę do przezwyciężenia trudności i przemiany naszego serca. Dlatego niech nasze nawrócenie będzie wyrazem naszej miłości i zaufania Bogu, który kocha nas ponad wszelkie wyobrażenie. Niech wspaniała miłość Boga, która nas otacza i prowadzi, zainspiruje nas do życia zgodnie z Jego wolą i przyniesie nam prawdziwą radość i pokój. Amen.